Przed ostatnimi wyścigami w serii Rock Cup Poland nie znaliśmy zwycięzców we wszystkich kategoriach. Do rozdania wciąż były bilety na światowy finał serii w Lonato w kategorii Mini Rock oraz Junior Rock. W najstarszych kategoriach znaliśmy już zwycięzców, ale trwały walki o drugie miejsca w kategoriach. Od samego rana sobotniej rywalizacji towarzyszyła zawodnikom piękna pogoda, ale synoptycy zapowiadali opady deszczu. Na szczęście dla zawodników i dla rywalizacji miały się one pojawić w okolicach zakończenia dnia wyścigowego. Baby Rock. Zwycięzca 13 rundy i klasyfikacji generalnej Julian Śmiechowski w kwalifikacjach zajął dopiero 5. pozycję, ale kierowca Bambini Racing wykazał się wielkim duchem walki. Najszybszy Marcinowski jechał bardzo równo przez cały weekend w Starym Kisielinie, ale nie było to zaskoczeniem, bo w ostatnich rundach widać było coraz wyższą formę sportową tego kierowcy. Początek pierwszego finału udany dla Marcinowskiego, który dobrze wystartował i otrzymał pozycję, ale już na drugim zakręcie startujący z drugiej pozycji Jan Przyrowski wyprzedził swojego rywala. O pechu może mówić Adam Mądry, który w wyniku kontaktu z Igorem Borowskim nie mógł kontynuować rywalizacji. Borowski został ukarany za ten incydent wykluczeniem, a taką samą karę dostał również Mateusz Pasiuk. Na początku drugiego kółka ponownie na czoło wysuwa się Marcinowski, ale tym razem jedzie już na tyle pewnie, że nie oddaje prowadzenia do końca wyścigu. Za jego plecami trwa zacięta walka o drugie miejsce pomiędzy Śmiechowskim, Przyrowskim, Gawronem i Czają. Jesteśmy świadkami fantastycznego boju, który trwa do samej mety. Na linii kończącej przewaga drugiego Śmiechowskiego nad trzecim Przyrowskim wyniosła 62 tysięczne sekundy, a czwarty Kajetan Gawron wpadł na metę ze stratą pół sekundy. Finał to ponownie bardzo dobry start Marcinowskiego, który przez połowę wyścigu zdecydowanie przewodzi stawce. Udany początek miał również Jan Przyrowski, który wyprzedził Juliana Śmiechowskiego i wskoczył na drugą pozycję. Taki stan rzeczy utrzymał się do drugiego zakrętu drugiego okrążenia, gdzie to Julian zaatakował Jasia i wskoczył na drugie miejsce. W tym momencie rozpoczęła się pogoń Śmiechowskiego za Marcinowskim, zakończona wyprzedzeniem na piątym okrążeniu. Kółko później jeszcze Przyrowski wyprzedził Marcinowskiego i tak ustalona kolejność dojechała do mety. Wygrał Śmiechowski przed Przyrowskim i Marcinowskim. 14. runda dla Śmiechowskiego 70 punktów, drugi Marcinowski 57 punktów, a trzeci Jan Przyrowski 56 punktów. Zwycięzcą sezonu w kategorii Baby Rock został Julian Śmiechowski, zdobywając 727 punktów. Wicemistrzem Pucharu został Jan Przyrowski, 648 punktów, a na najniższym stopniu podium zameldował się Piotr Czaja, 529 punktów. Mini Rock. W tej kategorii znaliśmy zwycięzcę, którym został najrówniej jadący przez cały sezon Marcel Kutz. Zawodnik TTSK K-Team Tarnów zaliczył tylko jeden słabszy weekend. To była 5. i 6. runda Rock Cup Poland w Poznaniu, kiedy to zdobył 53 punkty. Poza tym jechał bardzo równo, wygrywając w sumie 13 spośród 28 wyścigów w tej kategorii. Zacięta walka w tej kategorii trwała o trzecie miejsce. Piotr Protasiewicz, Karol Pasiewicz, Mateusz Lenart. Każdy z nich miał szansę wskoczyć na najniższy stopień podium. Kwalifikacje padły łupem Pasiewicza, który wyprzedził Kuca o 15 tysięcznych sekundy. Słabszy start zanotował Jakub Szablewski. Wicemistrz kategorii wylądował dopiero na 10. miejscu podczas czasówki, co raczej nie przytrafiało się kierowcy KRT Xsplit Team. Początek pierwszego finału to dobry start Pasiewicza, który utrzymał pozycję lidera, a na drugie miejsce wskoczył Mateusz Lenart, wyprzedzając Marcela Kuca. Na drugim zakręcie dochodzi do incydentu, w wyniku którego swój udział w tym biegu kończą Garbaciak, Kruszyński, Piszczako i Mędrek. W drugiej połowie drugiego okrążenia atak przypuszcza Kuc i wyprzedza Lenarta. Do mety na czołowych czterech pozycjach już nic się nie zmieni i w kolejności Pasiewicz, Kuc, Lenart, Protasiewicz kierowcy dojeżdżają. W drugim finale byliśmy świadkami zdecydowanie ciekawszej rywalizacji. Początek udany dla Pasiewicza, który broni swojej pozycji, a na drugie miejsce identycznie jak w pierwszym finale wskakuje Lenart. Po chwili Kuc odzyskuje pozycję i zaczyna się walka pomiędzy nim a Pasiewiczem o zwycięstwo. Panowie w trakcie 14 okrążeń zmieniali się wielokrotnie na pozycji lidera, ale ostatecznie Karol wygrywa ten emocjonujący wyścig z przewagą 0,3 sekundy. O 6 pozycji względem startu awansował Szablewski, który kończy rywalizację na 4. miejscu, minimalnie wyprzedzając Protasiewicza. Runda dla Karola Pasiewicza 75 punktów, drugi Marcel Kut 60 punktów, a trzeci Mateusz Lenart 48 punktów. W klasyfikacji generalnej na koniec sezonu widzimy zdecydowane zwycięstwo Kuca, który zdobył 819 punktów. Drugie miejsce zdobył Jakub Szablewski, który uzbierał 734 punkty, a na trzecie miejsce wskoczył Karol Pasiewicz z dorobkiem 527 punktów. Junior Rock. Kwalifikacje tej kategorii wygrywa Janicki,
który wyprzedza dobrze dysponowanego w Starym Kisielinie Filipa Zagórskiego z ekantor.pl.acr. Na trzecim miejscu melduje się Szymon Urbaniak, ale zawodnik Amor Racing Team nie pojawia się na starcie finału pierwszego. W zamkniętym parku maszyn wózek Szymona gotowy do jazdy nie pojawił się na czas, w związku z tym nie został on dopuszczony do wyścigu. Ten rozpoczyna się od dwóch bardzo szybkich najazdów Adriana Janickiego i sędziowie pokazują czerwoną flagę. Wezwali zawodników na prostą startową, a po krótkiej reprymendzie udaje się przeprowadzić start podczas trzeciego podejścia. Na prowadzeniu utrzymał się Janicki, a na kolejnych pozycjach po starcie zobaczyliśmy Zagórskiego i Zająca. Trochę zaspał na starcie Gustav Grinbergas. Pod koniec pierwszego okrążenia Zając wyprzedza Zagórskiego, a przy okazji otrzymuje od sędziów ostrzeżenie. Zagórski szybko odpowiedział atakiem na Zająca i przy okazji wyprzedził i Janickiego, i objął prowadzenie w wyścigu. Na pierwszej pozycji Zagórski pozostawał przez trzy okrążenia, acz musiał ją oddać niezwykle szybko jadącemu Janickiemu. Do mety trwała zacięta walka o pozycję, ale ostatecznie wygrywają Janicki, drugi dojeżdża Zagórski, a minimalnie za nim Marcin Zając. Drugi wyścig finałowy był jednocześnie ostatnim wyścigiem całej serii. Taką wisienką na torcie zwanym Rock Cup Poland. Na zakończenie pełnego emocji sezonu byliśmy świadkami biegu o zwycięstwo w kategorii. Początek bardzo dobry dla Adriana Janickiego, który utrzymuje pozycję lidera, a na drugie miejsce wskoczył Marcin Zając. Po starcie z końca stawki Szymon Urbaniak zaciekle atakuje i pierwsze okrążenie kończy na miejscu dziewiątym. Przez kolejne okrążenia pierwsza dwójka ucieka od reszty stawki, ale już na trzecim kółku prowadzenie obejmuje Zając, który nie oddaje go do końca wyścigu. Na czwartym kółku dochodzi do kontaktu pomiędzy Zagórskim i Grinbergasem, w wyniku którego Filip spada na ostatnie miejsce. Pierwsza trójka, Zając, Janicki, Grinbergas, od tego momentu jedzie spokojnie i pewnie na początku stawki, a do przetasowań dochodzi na kolejnych pozycjach. Do nietypowej sytuacji dochodzi na prostej start mety. Na jedno okrążenie przed końcem wyścigu, co widać w naszej transmisji, sędzia zaczyna machać flagą w biało-czarną szachownicę, sygnalizując koniec wyścigu. W momencie, gdy zawodnicy widzą tę flagę, atak na Janickiego, jadącego na drugim miejscu, przypuszczał Gustav Grinbergas i pewnie na końcu prostej start mety wyprzedziłby Adriana. Do zamieszania dochodzi też przy zjeździe do parku maszyn. Część zawodników nie widziała flagi, widziała oznaczenie, że jeszcze jedno kółko do przejechania i w związku z tym jesteśmy świadkami zderzeń i stłuczek. Pogięte ramy, dużo negatywnych emocji i niesmak. To wynik błędu sędziowskiego, który zupełnie niepotrzebnie zepsuł święto kartingowe w Starym Kisielinie. Runda dla Marcina Zająca 66 punktów, drugie miejsce dla Adriana Janickiego 65 punktów, a na trzecim miejscu Gustav Grinbergas 43 punkty. Po bardzo zaciętej rywalizacji trwającej przez cały sezon kategorię Junior Rock wygrywa Adrian Janicki z Jastrzębski Racing, zdobywając 704 punkty. Drugie miejsce dla Gustasa Grinbergasa z WTR Racing Team 690 punktów, a trzecie miejsce dla Marcina Zająca z D&D Motorsport 607 oczek. Rok GP15. Rywalizacja o zwycięstwo w tej kategorii skończyła się wiele tygodni temu, jednak Igor Lejko nie przestawał wygrywać. Nie inaczej było i tym razem. Kwalifikacje padły łupem zawodnika Amo Racing Team. Nad drugim Danielem Zającem wygrał o 465 tysięcznych sekundy. Wyścig pierwszy i drugi również przebiegał pod dyktando Igora. Wygrywał z przewagą odpowiednio 15 i 23 sekund. Zwycięzcą rundy 14 Rock Cup Poland Igor Lejko 75 punktów, drugi Jakub Dobroszczyk 56 punktów, a trzeci Marcel Prokszakopen 43 punkty. W klasyfikacji generalnej kategorii zdecydowana wygrana Igora Lejko, na którego koncie na koniec sezonu widnieje 885 punktów. Drugi Daniel Zając 557 punktów, a trzeci Marcel Prokszakopen 519 punktów. Rok GP25. Tutaj trwała walka o drugie miejsce. Adrian Marcinkiewicz z ekantor.pl.acr zapowiadał, że choć stratę ma sporą do rywala Marcela Prokszykopena, to zamierza w ostatnich dwóch wyścigach ją zniwelować. Niestety dla ambitnego zielonogórzanina zawodnik D&D Motorsport okazał się szybszy w kwalifikacjach. Wygrał z Marcinkiewiczem o 20 tysięcznych sekundy. Pierwszy wyścig to bardzo dobry start Adriana i fatalny Marcela, który spada na piątą pozycję w kategorii i zaczyna swoją pogoń za czołówką. Na drugim okrążeniu Ariel Piotrowski został poinformowany o karze 3 sekund za błąd przy starcie, a chwilę później za błąd przy wyprzedzaniu Jakuba Dobroszczyka karę 10 sekund otrzymał Marcel Prokszakopen. Do mety obserwujemy już tylko dobrą jazdę Marcinkiewicza i próby gonienia tego zawodnika przez resztę stawki. Adrian wygrywa pierwszy wyścig, drugi Piotrowski, a trzeci Dobroszczyk. Prokszakopen sklasyfikowany na miejscu 6. Wyścig finałowy to świetny start Jakuba Dobroszczyka, który już na pierwszym zakręcie wyprzedził wszystkich rywali. Przez cały dystans wyścigu trwał zacięty bój Marcinkiewicza o wyprzedzenie Jakuba, ale nie udało mu się to ani razu, a na mecie przegrał on z
Dobroszczykiem o 450 tysięcznych sekundy. Trzeci do mety dojechał Proksza Kopen, co w ostatecznym rozrachunku dało mu drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Runda dla Dobroszczyka 66 punktów, drugi Marcinkiewicz 65 punktów, a trzeci Ariel Piotrowski 46 punktów. Sezon 2016 w kategorii ROC GP25 to wygrana Daniela Zająca z dorobkiem 747 punktów. Na drugim miejscu jego kolega z zespołu D&D Motorsport Marcel Proksza-Kopen 701 punktów, a na trzecim miejscu Adrian Marcinkiewicz z eKantor.pl ACR, którego dorobku jest 651 punktów. Po bardzo udanym, ale i emocjonującym sezonie ROC Cup Poland 2016 poznaliśmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz tych, którzy będą reprezentować nasz kraj podczas finału światowego w Lonato. Są to Marcel Kuc, Karol Pasiewicz, Jakub Szableski, Adrian Janicki, Gustas Grinbergas, Szymon Urbaniak, Igor Lejko, Daniel Zając, Marcel Proksza-Kopen i Adrian Marcinkiewicz.